całą pewnością naturę obserwuje się dużo lepiej, kiedy za oknem mamy przepiękną, słoneczną pogodę. Możemy wtedy podziwiać ją w pełnej krasie ze wszystkimi jej szczegółami. Ale jestem przekonany, że pomimo tych trudnych warunków, polska natura i tak pokaże swoje piękne oblicze. Witam Was serdecznie i zapraszam na program Zew Natury. Polska. Piękny kraj położony między pasmem malowniczych Sudetów i Karpat, a Morzem Bałtyckim. Głównie w pasie dorzecza Odry i Wisły, czyli dwóch największych na tym obszarze rzek. Teren mocno doświadczony przez ostatnie zlodowacenie wzbogacają liczne wzgórza, wąwozy, rynnowe jeziora czy rozległe rozlewiska. Na powierzchni 312 tysięcy kilometrów kwadratowych rośnie około 92 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów. To niemal 1/3 kraju. Sporo, choć do Finlandii, zarośniętej niemal w 70% lasami, trochę nam brakuje. W tak zróżnicowanym krajobrazie znalazło swoje miejsce wiele unikalnych gatunków roślin i zwierząt. Począwszy od tych, które zamieszkują słone, a raczej słonawe wody Bałtyku, skończywszy na tych sięgających najwyższych szczytów Tatr. Od tych najmniejszych, których na co dzień nie dostrzegamy, po te największe, które wolelibyśmy, aby nas nie dostrzegły. Dzieli je dużo, ale jedno wyjątkowo łączy. Wszystkie znalazły się tutaj z tego samego powodu. Umiały wykorzystać atuty, jakie daje to unikalne miejsce. Kiedy nasi przodkowie pojawili się na tych terenach, okolica wyglądała zupełnie inaczej. Teren ten porastał prastary bór, wśród którego powstawały pierwsze osady. Aby przeżyć, pierwsi mieszkańcy zbierali wszystko to, co darowała im natura. To, czego nie mogli pozbierać, po prostu musieli upolować. Pierwsze łowy były nieporównywalnie trudniejsze niż dzisiejsze polowania. Niezwykle ostrożne zwierzę trzeba było podejść bardzo blisko, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Jednocześnie trzeba było uważać, żeby samemu nie zostać czyjąś przekąską. Na szczęście nasi przodkowie dość szybko opanowali i rozwinęli sztukę skutecznego pozyskiwania dzikich zwierząt. Dzięki temu mogli przetrwać występujące na tym terenie srogie zimy, w trakcie których brakowało w okolicy pokarmu roślinnego. Oho, mimo tej kiepskiej pogody, ktoś czegoś tutaj szukał. Dzisiaj na swojej drodze spotkałem tropy saren, jeleni, a tutaj swój ślad zostawił dzik.
Wyraźnie tutaj widać, jak swoją mocną tabakierę zanurzył w liściach w poszukiwaniu nasion buka albo jakiegoś bogatego w białko pędraka. Dzisiejszy myśliwy nie przypomina łowcy sprzed tysięcy lat. I całe szczęście. Nie uśmiecha mi się w pojedynkę podchodzić do byka jelenia albo dorodnego odyńca z kamieniem albo kijem w ręku. Wtedy polowano w dużych grupach, osaczając zwierzynę. Jak to wyglądało, możemy sobie jedynie wyobrazić. Albo podejrzeć w akcji wilki, które polują tak do dzisiaj. Ale jedno jest pewne. To, jak dzisiaj wyglądamy, funkcjonujemy, a nawet na co chorujemy, ukształtowała m.in. dieta oparta na tutejszej faunie i florze. A kształtowała nas dość długo, bo szacuje się, że pierwsze grupy ludzi pojawiły się na ziemiach należących obecnie do Polski jakieś 200 tysięcy lat temu. Choć są i takie badania, które łączą to miejsce z ludźmi już 500 000 lat temu. Bez względu na to, gdzie leży prawda, przetrwanie aż do dzisiejszych czasów można uznać za nie lada wyczyn. Zanim pojawiła się możliwość rejestrowania materiałów wideo, trzeba było m.in. przetrwać kilka epok zlodowacenia i nagłego ocieplenia klimatu. Co ciekawe, nawet do wartości większych niż obecnie. Trzeba się też było mierzyć ze zwierzętami, wśród których postrach wiodły mamuty, niedźwiedzie jaskiniowe czy nosorożce włochate. Tak, tak. Nie przesłyszeliście się, na tych terenach żyły kiedyś potężne nosorożce. Zastanawiam się, z którego fragmentu drzewa myśliwy sprzed tysięcy lat zrobiłby sobie broń do polowania. Może z tego? Pierwszą skuteczną broń robiono ze wszystkiego, co można było znaleźć w okolicy. Kości zwierząt, rozłupane kawałki skał, a bliżej wybrzeża nawet muszli morskich. Rozwój narzędzi do polowania pozwolił na stopniowe zdobywanie przewagi nad zwierzętami, a co najważniejsze, na skuteczne i bezpieczniejsze łowy. No tak, wiemy już, co polowało dawniej na nas, a na co na tych ziemiach polował ówczesny człowiek. Bywało, że udało się ubić wspomnianego już wcześniej mamuta, ale znacznie częściej urządzano bezpieczniejsze łowy. Kiedy okolice były skute lodem, chętnie pozyskiwano renifery. Wraz z ustępowaniem zlodowacenia ich miejsce zajmowały znane nam dzisiaj jelenie, łosie, sarny czy dziki. W miarę rozwoju społeczność zbieracko-łowiecką zaczęła wypierać społeczność rolniczo-hodowlana. Coraz więcej lasów karczowano pod uprawy, powoli wprowadzając pojęcie produkcji masowej, czyli tej, z którą mamy dzisiaj tak duży problem. Na szczęście zostałem myśliwym i w ten sposób ograniczam wpływ na rozwój masowej hodowli zwierząt. Dziczyzna, którą pozyskuję, dzięki polowaniu w zupełności mi wystarczy. Według dzisiejszych rekomendacji żywieniowych nie powinniśmy spożywać więcej niż 500 gram mięsa tygodniowo. Do tego najlepiej chude, zdrowe i najmniej przetworzone. Nie przychodzi mi nic innego do głowy, jak dziczyzna, która dorasta na leśnych smakołykach. W
Polsce nie można oczywiście polować na wszystkie gatunki, jakie możemy spotkać w lesie. Lista zwierząt łownych obejmuje kilkadziesiąt gatunków, z których nie wszystkie przeznaczone są do celów kulinarnych. Na talerz najczęściej trafiają znane nawet mieszkańcom dużych miast dziki, ale chętnie poluje się też na sarny czy jelenie, których delikatne mięso idealnie nadaje się choćby na tatara. Jednak nawet zwierzyna łowna może w pewnych miesiącach przemieszczać się po łące czy lesie bez obaw, że stanie się przekąską człowieka. W dalszym ciągu pustą, niczego nie widać. Ale gdybym spotkał dzisiaj na swojej drodze zwierzynę, na którą mógłbym zapolować i oddał strzał, ta padłaby w ogniu, nie wiedząc nawet, co się stało. To dla mnie największa zaleta nowoczesnej techniki. Ale oprócz bardzo skutecznej broni palnej, myśliwy w dzisiejszych czasach potrafi targać do lasu nawet dziesiątki kilogramów sprzętu. Docelowo ma on zwiększyć komfort i skuteczność polowania, a co dla mnie najważniejsze, podnoszone przeze mnie bezpieczeństwo. To niesamowite, jaką drogę przeszliśmy od czasów maczugi do epoki sztucera i lunety. Konsekwencją rozwoju jest nie tylko łatwiejsze pozyskiwanie pożywienia, ale także zmiany, jakie na przestrzeni tysięcy lat przeszedł człowiek. Ewolucja jest nieubłagana i dość szybko pozbawia nas cech, które stają się zbędne do przetrwania. Z kolei większa ilość kalorycznego pożywienia oraz rozwój medycyny sprawiły, że obecnie żyjemy coraz dłużej i rośniemy coraz wyżej. Co ciekawe, mamy też dłuższe i sprawniejsze manualnie ręce niż pierwsi ludzie na Ziemi. Ewolucja to niezbędny mechanizm dla przetrwania każdego gatunku na Ziemi. Choć jest tak ważna, jest niezwykle prosta. To nic innego jak dobór naturalny, zwany przetrwaniem najbardziej przystosowanych. W skrócie, osobniki posiadające najbardziej przydatne cechy w danych warunkach przetrwają kosztem tych, które mają więcej cech zbędnych. A że warunki życia na naszej planecie często się zmieniają, to i zakres przydatnych cech ulega zmianie. Żywe organizmy potrafią nagle, samoczynnie zmienić materiał genetyczny komórki. Nazywamy to po prostu mutacją. Co ciekawe, jest to zjawisko losowe, ale powoduje je na przykład zmiana klimatu. To właśnie połączenie mutacji i naturalnej selekcji, czyli po prostu ewolucja, sprawiła, że wszystko dookoła wygląda tak, a nie inaczej. Że sarny i jelenie trawią twarde pędy drzew, a dziki, w przeciwieństwie do swojego afrykańskiego kuzyna guźca, mają grube i ciepłe futro. Że jedni stawiają czoła trudom zimy, a inni bez trudu ją przesypiają. Wszyscy bez wyjątku znaleźli swój wyjątkowy sposób na przetrwanie. Dzisiejsze polowanie zapowiada się wyjątkowo bezpiecznie. Wybraliśmy się do lasu i na pola głównie po to, aby podglądać szykującą się na zimę zwierzynę. Na przykład na tej rozległej łące, która latem tętni życiem milionów owadów. A raczej tętniła, bo te bardzo pożyteczne stworzenia znikają z naszego otoczenia i to w zastraszającym tempie.
dzisiaj tropimy duże zwierzęta, które ważą kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilogramów. Tak jak w przypadku dużego byka jelenia czy dorodnego odyńca. Ale najliczniej występującym typem zwierząt na ziemi wcale nie są duże ssaki. Tylko małe, czasem nawet niewidoczne stawonogi, czyli owady, które żyją obok nas. Przy okazji wykonując tytaniczną pracę, zapylając nasz przyszły pokarm. Niestety w zamian za to oferujemy im coraz większe monokultury i śmiercionośne pestycydy. Te spowodowały w ostatnich dziesięcioleciach wymarcie około 60% pszczół i nawet 80% insektów. Ale bez tych niewielkich zapylaczy nie poradzą sobie nie tylko rośliny, ale przede wszystkim ci, którzy korzystają z owoców ich ciężkiej charówki. Czyli wszyscy. Zwierzęta roślinożerne, polujące na nie drapieżniki i przede wszystkim my, ludzie. Dlatego musimy zacząć poważnie myśleć o tym, jak pomóc naszym małym przyjaciołom. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Na początek wystarczy zostawić jak najwięcej kwitnących roślin między dużymi polami, tak aby owady potrzebujące do latania nektaru miały gdzie zatankować w trakcie zbierania pożywienia. Warto też pomyśleć o bioróżnorodności, która sprzyja także ptactwu i zwierzynie drobnej. Jeśli dalej będziemy brnąć w monokulturę, za jakiś czas możemy pewnej wiosny nie usłyszeć przyjemnego bzyczenia pożytecznych pszczół czy sympatycznych trzmieli. Te niewielkie istoty zajmują się nie tylko zapylaniem. W gestii większości owadów jest też inna ważna czynność, bez której ciężko sobie wyobrazić dobrze funkcjonującą przyrodę. To miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania, a właściwie leśnopolne, zważywszy na miejsca, w których operują te stworzenia. Co prawda dzisiaj na tej łące nie widziałem żadnej sarny, ale na pewno tutaj była, bo zostawiła swoje odchody. Przydałby się ktoś, kto to posprząta. Ale któż z nas nie zna żuka gnojowego, który jest odpowiedzialny m.in. za znikające krowie placki z łąki. Oczywiście nie wynosi ich w całości, tylko w formie słynnych na cały świat kul, w których później składa swoje jaja. Dorosły żuk żyje zaledwie rok, więc jeśli spotkacie go na swojej drodze, uszanujcie jego krótkie i zarazem śmierdzące życie. Niemniej cuchnący żywot wiedzie pospolita mucha, która przetwarza tony odpadów, zarówno roślinnych, jak i tych zwierzęcych. Każdy, nawet na co dzień dokuczliwy owad, ma do wykonania swoją malutką robótkę, która składa się na to, że nasza piękna planeta nadaje się do życia także i dla nas. Wygląda na to, że dzisiejsza wyprawa ze sztucerem i lornetką zakończy się pięknym obrazkiem przyrody. Na co dzień nie przywiązujemy uwagi do takich widoków. A szkoda, bo takie miejsce w niczym nie ustępuje afrykańskim sawannom czy skandynawskim klifom. Nasza polska przyroda jest równie piękna i równie ciężko musi walczyć o swój byt. Dlatego, kiedy jesteśmy w lesie, zachowujmy się cicho, nie wyrzucajmy śmieci, po prostu dajmy jej odpocząć. Bez względu na to, czy jeszcze coś dzisiaj spotkamy, czy nie, możemy zaliczyć ten dzień do udanych. Zrobiliśmy jak zwykle ponad 10 tysięcy kroków i przewietrzyliśmy płuca świeżym, bogatym w tlen powietrzem. Teraz powoli zmierzamy w kierunku samochodu, licząc na jakieś ostatnie emocje tego dnia. Tak właśnie. Dosłownie każde spotkanie zwierzyny w jej naturalnym środowisku wyzwala w człowieku duże emocje. Bez względu na to, czy przyszedł do lasu tylko z aparatem, czy z załadowanym sztucerem.
Wydawałoby się, że dzisiejszego dnia przegrałem, ale nic bardziej mylnego. Jako myśliwy może po części troszkę i owszem, ale jako pasjonat i miłośnik przyrody zapewne nie. Wciągnąłem hektolitry soczystego, świeżego i zdrowego powietrza. Podziwiałem przepiękne obrazki, ale gdybym był myśliwym z tamtych lat, na pewno dzisiaj poszedłbym głodny spać. Na szczęście w mojej lodówce jest jeszcze zapas dziczyzny, który z całą pewnością przygotuję sobie dzisiaj na kolację. A Wam też życzę smacznego i już teraz zapraszam na kolejny odcinek, oczywiście, programu Zew Natury. Dasz wór.